Tradycyjnie jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach organizuje dla wszystkich chętnych warsztaty z ozdób wielkanocnych. Na dzisiejszych zajęciach mamy pisanki, ale robione zupełnie innymi metodami niż tradycyjne, czyli wprowadzenie trochę nowoczesności, trochę ciekawostek plastycznych. Oczywiście warsztaty prowadziła nasza kochana pani dyrektor Ela Czeremcha. Dzisiejsze warsztaty polegają na zdobieniu jajek styropianowych bardzo znaną techniką dekupażu. Wycina się elementy z serwetek, ewentualnie jakieś drukowane elementy zdobnicze. Przyklejamy to na klej Wicol, później malujemy takim specjalnym werniksem. No a dowolność zdobienia, co w duszy gra, wykorzystujemy do tego cekiny, wstążeczki kolorowe. I wychodzą przepiękne wielkanocne jajka, które można postawić na stole, położyć na stole, ewentualnie wbić na patyczek i używać tych jajek jako piękny wielkanocny bukiet. Wydarzenie, warsztaty wszelkich ozdób świątecznych, nie tylko wielkanocnych, są bardzo ważne dla lokalnej społeczności i tak jak dzisiaj widać na sali, wspólnie nasz współorganizator i współpracownicy, czyli Koło Seniora w Krynkach w postaci tutaj przewodniczącej Bogusi Sołoniewicz, może powie na ten temat coś więcej. Ważne jest to, że się wszyscy integrują, bo nie tylko skupiamy obok siebie różne panie, są tu z wyznania i prawosławnego, i z katolickiego, więc właśnie nam najbardziej o to chodzi, żeby się wszyscy razem integrowali, robimy wspólnie te ozdoby świąteczne, wielkanocne. No i myślę, że to jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Bo razem można więcej, nauczyć się od siebie, coś zrobić i to jest właśnie taka integracja naszej lokalnej społeczności, naszych mieszkańców i to jest fajne.